Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, przepraszam, że nie mogę uczestniczyć bezpośrednio w Kongresie Edukacji Medialnej i być wśród Was, ale kończy się posiedzenie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego i mam tutaj swoje obowiązki. Temat kongresu, Wasze działania są niesłychanie istotne. Nie ma dzisiaj właściwie ważniejszej rzeczy, wtedy kiedy chcemy mówić o uczestnictwie w życiu publicznym, wtedy kiedy chcemy mówić o rozumieniu technologii, wtedy kiedy chcemy mówić o uczestniczeniu w demokracji, niż edukacja medialna. Co to znaczy edukacja medialna? To znaczy rozumienie tego, co media nam przekazują, a media dzisiaj są bardziej skomplikowane niż to było 100 lat temu. Pojawiały się gazety, później radio, później telewizja, a dzisiaj sieć, internet i w gruncie rzeczy internet ze wszystkimi możliwymi kanałami informacji. Internet budujący więzi między ludźmi, patrz sieci społecznościowe, internet dający nam możliwość szybkiego dostępu do różnych informacji. Natychmiast wiemy, co się dzieje na całym świecie. Internet dający nam dostęp do wiedzy, edukacja się rozwija i internet dający nam możliwość wpływania na procesy decyzyjne wtedy, kiedy chcemy wyrażać swoją opinię i budować nasze stanowisko w procesie demokratycznego podejmowania decyzji. Ale oprócz jasnej strony jest także ciemna strona, bo przecież czy to my o wszystkim decydujemy, czy algorytmy, które ustawiają nas, które powodują, że docieramy z naszą treścią nie do tych, których sami wybieramy, tylko do tych, co do których automaty mówią, że mogą nam być bliscy poglądami. Czy sami decydujemy o tym, jakie źródła informacji do nas docierają, czy nasze wcześniejsze preferencje to określają? Czy o naszych decyzjach demokratycznych decyduje wiedza o tym, jacy są kandydaci w wyborach, czy różnego rodzaju informacje, także dezinformacje, także fałszywe konta, także trolle, także boty, cała ta automatyczna wielka sieć walki w internecie. I dlatego tak ważne jest, żeby zacząć rozumieć, na czym te mechanizmy polegają, żeby się nie dać, żeby samemu wybierać i myśleć krytycznie o świecie, który nas otacza. Co jest ważne? Ważna jest dla przyszłego życia z nowymi technologiami edukacja ta, która pozwala nam rozumieć procesy kodowania i rozumieć wszystkie nowe technologie. Ale ważne jest również to, żebyśmy rozumieli, na czym polega nasza indywidualność, nasza podmiotowość w sieci. O tym jest wielka regulacja dotycząca ochrony prywatności. To my decydujemy, czy nasze dane mają gdzieś dotrzeć, być przetwarzane, czy nie. A jeśli my decydujemy, to znaczy, że tak samo my powinniśmy decydować o tym, czy te dane są nasze, o nas, nasze zachowania, nasze wybory są kierowane wszędzie tam, gdzie administratorzy różnego rodzaju platform chcą, gdzie automatyczne decyzje algorytmów decydują, czy to my sami dokonujemy tego wyboru. Powstało niedawno takie opracowanie w Agencji Praw Fundamentalnych w Wiedniu, mówiące o algorytmach i niebezpieczeństwie dyskryminacji. Bo przecież algorytmy ustawione mogą powodować, że ze względu na analizę naszych preferencji nie będziemy do czegoś dopuszczeni, a to już jest dyskryminacja. O tym wszystkim trzeba bardzo głośno mówić i oprócz kodowania, oprócz rozpoznawania tych mechanizmów zagrożeń dla demokracji i dezinformacji, uczyć się krytycznego myślenia. Ale co jest najważniejsze, tego nie można zrobić w pojedynkę. To trzeba zrobić razem. Prawo też tego nie ureguluje. Dlatego współpraca nas, użytkowników, współpraca wszystkich platform, współpraca organizacji obywatelskich będących w sieci, obserwujących sieć, ta nasza wspólna współpraca może spowodować, że internet wróci do tego, co bardziej jasne, demokratyczne, bliskie prawdzie i ludzkiej podmiotowości, a nie manipulacjom. Dobrych obrad.